Zapiszmy we wstępie, że szukamy takich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartość równą minus 2. Teraz wstawiamy w miejsce F od X wzór tej funkcji. Następnie minus 2 przenosimy na lewą stronę ze zmienionym znakiem, więc musimy ją dodać. No to jak tutaj dodamy, to mamy minus 4, a tutaj 0. No, możemy sobie napisać, że zrobiliśmy dodawanie dwójki. No, i teraz znów mamy równanie kwadratowe, gdzie trzeba na początek określić deltę. To może zapiszmy współczynniki. A to 3, B 11, C minus 4. Delta B kwadrat, odjąć 4 razy A razy C. To jest 121. Dodać 16 razy 3 to 48. To się równa 169. Delta jest dodatnia, więc to równanie będzie miało dwa rozwiązania, dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek z wzoru minus B. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty. Podzielić przez dwa razy A. To się równa minus 24. Podzielić przez 6. To minus 4. Lub drugie rozwiązanie. Minus 11. Dodać. 13 podzielić przez 2 razy 3 i zostaje 1 trzecia. Takie rozwiązanie mamy w tym przykładzie.